Cezary Andrzejczyk, dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na kongresie 590 w Warszawie. Pierwszy dzień kongresu rozpoczęty, a ze mną pierwszy gość w studiu Comparik 24TV właśnie na kongresie 590, pan Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, dziwne, żebym zapytał pana o coś innego niż tą uchwałę rządu, o której wczoraj się dowiedzieliśmy, została podjęta. Minister Buda ogłosił, że wszystkie projekty, wszystkie inicjatywy związane z Krajowym Planem Odbudowy będą finansowane ze środków PFR. To jakby teraz pan mógł powiedzieć dokładnie z jakich środków i jak rzeczywiście ta wasza rola w praktyce będzie wyglądać w najbliższych miesiącach? No, myślę, że pan minister pewnie użył, że pomostowo będą finansowane, dlatego że pamiętajmy, że polski KPO to jest rząd wielkości 160-170 miliardów złotych. No i Polski Fundusz Rozwoju oczywiście to nie jest instytucja, która te pieniądze będzie wypłacać. Mechanizm ma polegać na tym, że no jak pamiętamy wszyscy, dość długo trwało uzgodnianie z Komisją Europejską, zatwierdzanie tego Krajowego Planu Odbudowy Polskiego, no ale my wiedząc o tym, że wcześniej czy później do tego dojdzie, a chcąc jak najszybciej wesprzeć polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców, polskie samorządy, teraz to jest szczególnie istotne w czasach wysokiej inflacji, gdzie pewnie konsumpcja no już nie będzie takim silnikiem napędzającym polską gospodarkę, ale dobrze, żeby stały się tym silnikiem inwestycje, to my w tym momencie przewidując to, no przygotowywaliśmy się wspólnie tutaj też z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Funduszy na to, żeby pomostowo jak najszybciej móc sfinansować te projekty KPO, zanim jeszcze dotrą pieniądze z Unii Europejskiej. I jak pan słusznie zapytał, skąd te pieniądze? Te pieniądze mają pochodzić nomen omen z tych pieniędzy, które już wcześniej były i pomagały polskim przedsiębiorcom, bo my wypłacając pieniądze w ramach tarcz finansowych wypłaciliśmy łącznie 73 miliardy złotych. Od samego początku było wiadomo, że część tych pieniędzy wróci do nas. Przedsiębiorcy po prostu część tych pieniędzy oddają, zwracają do nas te kwoty i to właśnie z tych zwrotów tych pieniędzy one raz jeszcze będą trafiać do polskiej gospodarki. Oczywiście nie mówimy o kwotach 160 miliardów złotych, bardziej o kwotach kilku miliardów złotych, zanim przyjdą pieniądze z Brukseli. Tych można się spodziewać pewnie na przełomie tego i kolejnego roku, więc żeby uruchomić jak najszybciej pomoc, tak jak mówiłem, polskim przedsiębiorcom, samorządom, te pieniądze pomostowo będą do nich trafiać z tych właśnie zwrotów z tarcz finansowych. Czy to jest taki mechanizm, który już macie zaplanowany? No bo zakładam, że jest określona ścieżka dokonywania tych zwrotów i ta kwota, o której pan wspomina, te powiedzmy 70 miliardów, czy sądzi pan, że może być tak, że uda się w całości ją odzyskać i od razu ją właśnie pomostowo przeznaczyć na te kolejne cele? Czy to może się przedłużyć w czasie? Bo powiedział pan o środkach z Unii Europejskiej. Tu też nasze predykcje są takie, no, że dostaniemy je właśnie może na przełomie roku, może na początku 2023, ale 100% gwarancji nie mamy. Czy jest jakiś plan na to, gdyby jakieś opóźnienia wystąpiły, co wtedy z tym prefinansowaniem właśnie? Znaczy to też uporządkujmy. Kwota, jaka ma do nas docelowo wrócić z tarcz, to jest rząd wielkości 29 miliardów złotych. Miesięcznie otrzymujemy kwotę 800-900 milionów złotych. W tej chwili dysponujemy już kwotą 8 miliardami złotych. Do końca roku będziemy mieć tą kwotę rzędu 12-13 miliardów złotych. W związku z tym rzeczywiście jest tak, że my możemy nawet więcej ewentualnie tych pieniędzy przeznaczyć na niż mowa do tej pory o kwocie bardziej rzędu 4-5 miliardów złotych. Możemy nieco więcej tych pieniędzy przeznaczyć na pomoc dla przedsiębiorców. Natomiast no, to nie jest kwota sięgająca właśnie tej całej puli KPO. Nikt nie zakłada w tej chwili, że pieniądze z KPO do Polski po prostu najzwyczajniej w świecie nie trafią. W związku z tym no, to jest taki bezpieczny bardzo mechanizm. Oczywiście jest jeszcze taki no, już scenariusz zupełnie awaryjny, że my w razie czego i ustawa na nas nie daje nam taką możliwość, możemy wyemitować obligacje po to, żeby
nawet w dłuższym terminie i większą kwotą finansować KPO, ale myślę, że to jest taki scenariusz bardzo już awaryjny, ale z perspektywy oczywiście przedsiębiorców, samorządów, firm, które będą w KPO, jest to mechanizm bezpieczny, czyli innymi słowy, w razie gdyby przedłużały się transfery z Unii Europejskiej, no to państwo polskie zadbało o to, że te pieniądze będą do nich płynnie trafiać. I na koniec zapytam pana o innowacje i finansowanie innowacji. Jesteśmy na kongresie 590, gdzie dużo o tych innowacjach już było mówione. Mówił o tym m.in. prezydent Duda, mówił też minister Sasin, że zwłaszcza w tych kryzysowych czasach ważne jest, żeby innowacje wciąż były wspierane, żeby polskie firmy miały wsparcie od państwa w takiej ciągłości, w tym bieżącym finansowaniu. Czy PFR w kolejnych latach nadal będzie mocną rolę odgrywał jednak właśnie w tym sektorze? Wspieranie poprzez venture capital, również różne twory, wspieranie startupów, wspieranie innowacyjnych rozwiązań, które powstały w Polsce, tak żeby później można było również z tego korzystać w kolejnych latach no, jako społeczeństwo, jako kraj. No my tu jesteśmy oczywiście w awangardzie, jeżeli chodzi o myślenie takimi kategoriami, że wzrost gospodarczy na koniec dnia musi opierać się o własne technologie i o własne marki. Budujemy no już od kilku lat cały ekosystem wspierania właśnie takich startupów, wspierania też kompetencji osób, które chcą zakładać firmy. Mamy taki projekt Szkoła Pionierów, mamy spółkę PFR Venture, która w tej chwili to jest największe źródło finansowania dla startupów, ale również my jako PFR SA inwestujemy w nowoczesne technologie. Mamy między innymi udział w WB Electronics, teraz odmieniany przez wszystkie przypadki w firmie super nowoczesnej technologicznie. Mamy udział, czy właściwie jesteśmy właścicielem bydgoskiej PESY na przykład, która też polski produkt tworzy end-to-end de facto z własną technologią. Wpisaliśmy również do naszej nowej strategii na lata 2021-2025 wspieranie właśnie wysokich technologii. Między innymi mówimy tam o wysokich technologiach cyfrowych, o wysokich technologiach polskich, po to, żeby rzeczywiście na koniec dnia te łańcuchy przesuwać się w tych łańcuchach gospodarczych i rzeczywiście na koniec dnia mieć licencję na wysoką technologię w Polsce, więc oprócz tego, że już dużo w tej sprawie robimy, no to rzeczywiście myślimy o tym, żeby ten segment i te segmenty rozwijać. O finansowaniu Krajowego Planu Odbudowy, ale także o innowacyjności i jej roli w polskiej gospodarce rozmawiałem z panem Bartoszem Marczukiem, wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam oczywiście do oglądania Comparik 24 TV, naszej relacji z Kongresu 590. Już niebawem kolejni goście. Do zobaczenia.